Przed plantatorami rzepaku ozimego stoją to coraz to nowe wyzwania. Efektywność wykorzystywania azotu przez rośliny będzie bez wątpienia tematem numer jeden wśród plantatorów rzepaku. Jednak musimy przypomnieć sobie, od czego zależy stopień wykorzystywania tego składnika. Pierwszym z elementów jest pobieranie azotu z gleby. Natomiast drugim czynnikiem jest gospodarowanie azotem przez samą roślinę. W tym miejscu chciałabym Państwu zaprezentować odmianę SY Glorietta, która nie ma sobie równych, jeżeli mówimy o efektywności wykorzystywania azotu. Posiada wysoki potencjał plonotwórczy, toleruje wysiew na słabszych stanowiskach oraz doskonale sprawdzi się w systemie uproszczonej uprawy. Jej wysoki potencjał plonotwórczy oraz zimotrwałość została potwierdzona na terenie całego kraju, bo królowa plonów jest tylko jedna.